Bądź mno, Gosia level 21. Masz wadę wzroku, ale to zajebiście wielką wadę. Minus 1080p. Nigdy nie widziałaś nawet twarzy rodziców. Idziesz na badania. Parę razy odbijasz się głową od ścian w korytarzu, ale kij z tym. Żeby nie było wstydu, uczysz się wszystkich liter na tablicy na pamięć. Recytujesz je w 0,7 sekundy. Lekarz zszokowany. Daje ci skierowanie do korpusu snajperskiego. Kuła. Jebły ci się drzwi. To nie badania wzroku, tylko pobór do wojska. Dostajesz mundur i karabin. Wywożą cię na Ukrainę. Masz zajebisty węch i czujesz dokładnie położenie każdego wroga. Ale choja widzisz, więc nie wiesz, kto to jest. Strzelasz, kogo popadnie, XD. Okazuje się, że zadupiłaś wszystkich Rusków i Ukraińców. Nie ma kto się nawalać, więc wojna skończona. Medale, odznaczenia, pokojowa nagroda Nobla. Trafiasz do elitarnej jednostki specjalnej. Z grupą najlepszych agentów i najemników odwalacie całą brudną robotę. Pewnego dnia dostajesz od dowództwa misję zlikwidowania jakiegoś dilera uranu. Yuria Owsienko. Dostajesz cynk, że o 9:11 będzie jechał z jakimś czarnym ziomkiem po towar do Los Angeles. Bierasz sobie pozycję w bloku przy skrzyżowaniu, przez który twój cel będzie przejeżdżał. Nagle w powietrzu wyczuwasz, że twoja ofiara zbliża się czarnym Bentleyem. Zapala się czerwone światło. Zatrzymuje się. Celujesz przez lunetę. Masz go na muszce. Czujesz to po węchu. Zapach uranu nie może kłamać. Podczas gdy ciągnęłaś za spust, gołąb nasrał ci na lupę. To minimalnie skręciła w lewo. Zamiast Yuria zastrzeliłaś jego czarnego ziomka. W dodatku odrzut snajperki przypierdolił ci w głowę. Na chwilę tracisz przytomność. Odzyskujesz się po 3 minutach. Leżysz i nie wiesz, co się odpierdala. Masz zawroty głowy. Widzisz jakoś krzywo. Próbujesz coś powiedzieć, ale seplenisz. Pewnie szok pourazowy. Ewakuujesz się z miejsca zdarzenia. Telewizji zaczynają trąbić, że słynny raper Tupac został zastrzelony. O kurwa, .exe. Misja nieudana. Sztab dowodzenia będzie chciał cię zlikwidować za zabójstwo tak słynnej osoby i kompromitację elitarnej jednostki. Jesteś teraz celem numer jeden. Zaczynasz biec przed siebie. Nagle podjeżdża do ciebie sportowa Mazda. Za kierownicą siedzi dowódca tygrysiego korpusu. Twój przyjaciel. Wywozi cię aż do Łodzi, gdzie ukrywacie się w jakiejś melinie. Przed władzami służb specjalnych. Dowódca tygrysiego korpusu, Tiger, i ty, mordercza jadowita, Kobra, ale to już przeszłość.